Dzień dobry Macieju. Dzień dobry. Troszkę nas tutaj nie było. Wraca nasze halo Premier League i roboczy tytuł dzisiejsze, dzisiejszego naszego spotkania to wszystko wszędzie na bo tak po tej dłuższej przerwie mamy okazję przyglądać się fascynującemu sezonowi Premier League. Nie będziemy rozmawiać o oskarowych produkcjach filmowych, tylko właśnie o tym, jak dużo dzieje się w tym sezonie w angielskiej ekstraklasie, jak ona zmierza w kierunku Bundesligi. Taka jest moja teza. Nawet gdzieś to przeczytałem, że Premier League nam Bundesliga wieje, czyli po pierwsze, przede wszystkim pada w niej dużo więcej goli. Ta średnia goli rosła, rosła, rosła powoli w ostatnich latach, ale w tym sezonie absolutnie wystrzeliła. Ale nie tylko jest więcej goli, są dłuższe mecze, jest więcej kartek, o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy, ale oczywiście trafienia bramki są w piłce najważniejsze. Jak ty na to patrzysz? Jakie są takie twoje pierwsze obserwacje, bo tych danych masz naprawdę zebranych bardzo, bardzo dużo? Pierwsze takie obserwacje są takie, że mamy po prostu bardzo ciekawy sezon, w którym jest bardzo mało drużyn. Myślę, że policzylibyśmy je na palcach jednej ręki. To jest taki temat, który możemy na początek chyba podjąć. Ile jest nudnych klubów w Premier League, takich drużyn w tym sezonie? Bo jak tak sobie patrzyłem na poprzednie rozgrywki, te kilka lat wstecz, to przynajmniej kilka byłem w stanie naliczyć. Choćby Wolverhampton było taki, taką drużyną jeszcze za kadencji, choćby Nuno Espirito Santo. Bruno Lasz też w zasadzie niewiele to zmienił. Bardzo mało bramek zdobywali. Byli Takim zespołem, który jak włączałeś, to miałeś duże przekonanie, że niewiele tam się wydarzy, i takich dużym było więcej. Natomiast w tym sezonie, moim zdaniem, takich jest bardzo, bardzo mało. Do pewnego momentu może Nottingham Forest jeszcze jak taki bardzo ostrożny futbol za Steve'a Coopera grali, ale nawet mecze. Sheffield czy, czy Burnley, czyli tych dwóch najsłabszych drużyn. No Sheffield United głównie z powodu tego, że oni tracą rekordowe liczby goli, o tym też pewnie będzie okazja jeszcze dłużej porozmawiać, ale Burnley to jest inne, który chce grać dość odważnie. Oczywiście mnóstwo traci, ale też sporo strzela i tak rzucając okiem na ten moment sezonu, to mamy tylko jedną drużynę, która ma poniżej gola na mecz, taką średnią. To jest Sheffield United, które powiedzmy nadrabia tak w cudzysłowie tym ile, ile traci. Natomiast nawet Burnley, nawet Luton, Everton, czyli te te drużyny, które też walczą o to, żeby pozostać w Premier League, one średnio strzelają więcej niż gola i to jest bardzo rzadki przypadek, żeby tylko jedna drużyna była poniżej gola na, na spotkanie. Jakbyśmy się tak cofali do poprzednich sezonów, to, to tych zespołów było po prostu więcej. Mało jest nudnych drużyn. I teraz można postawić pytanie, czy drużyny w tym sezonie gorzej bronią, czy lepiej po prostu atakują, bo jednak kiedy spojrzę na takie zespoły jak Newcastle United, które w zeszłym sezonie broniło bardzo dobrze, straciło najmniej bramek obok Manchesteru City. W tym sezonie w meczach z udziałem Newcastle Pada chyba najwięcej bramek w ogóle. Tak jest, średnio 3,75 w tych spotkaniach, które gra Newcastle United. Oczywiście to po części wina kontuzji, ale o powodach tego, że tak dużo goli w tym sezonie pada, będziemy sobie jeszcze dzisiaj mówić. Drugą taką drużyną jest Tottenham, który też przeszedł dużą przemianę pod wodzą Andrewa Postekoglu. W zeszłym sezonie Tottenham stawiał jednak na grę w dużym stopniu z kontry. Strzelał bardzo dużo goli głową. W tym sezonie to wygląda zupełnie inaczej. I w meczach z Tottenhamu pada druga Największa liczba goli, średnio 3,63. Są tylko dwa zespoły w całej lidze, w meczach, z którymi udziałem pada mniej niż trzy gole średnio na mecz. To, są, to jest Everton, i to jest chyba drużyna, którą bym wskazał jako taką którą kiedy włączasz, to możesz się spodziewać, że tych bramek będzie rzeczywiście najmniej, bo to tylko 2,42. Everton po prostu się dobrze broni. Umie się bronić, nawet w tym dwumeczu z Manchesterem City. Stracił sporo bramek, ale City miało długo problemy, żeby się do tej bramki Jordana Pickforda przedostać. No bo Everton broni się dość, dość głęboko. Albo inaczej. Wcale nie tak głęboko, kiedy spojrzymy na ustawienie obrony, natomiast generalnie licznie. Bardzo licznie. Tam tylko napastnik gdzieś tam biega między rywalami i próbuje im odebrać piłkę, a Everton rywalom tę piłkę oddaje. A drugą taką Drużyną jest Manchester United. 2,75 gola pada średnio w meczach z udziałem Czerwonych Diabłów. Wszystkie inne drużyny, kiedy grają między sobą, to jest powyżej 3 goli średnio na mecz. No i ta średnia, generalnie gola na mecz, to jest chyba dla nas punkt wyjścia. 3,2 po 24 kolejce. My się spotykamy i rozmawiamy. I to jest średnia na poziomie Bundesligi. Właśnie, Bundesliga, czyli liga z tego top 5, którą, która od dawna kojarzy nam się z tym, że tych goli pada najwięcej, nawet kiedy czasami w redakcji Via Play oglądamy sobie z kolegami z Bundesligi telewizor w telewizor mecze. To ja mam takie wrażenie, że tam jakoś łatwo te bramki wpadają, że po prostu tam co chwilę co chwilę wpadają gole. Ale w tym sezonie Premier League absolutnie Bundeslize dorównuje. Kiedy spojrzymy na wszystkie inne ligi top 5, to jest okolice 2,5 bramki. 2 na mecz, więc ta różnica jest dość duża. No i 23. kolejka, po której rozmawiamy, to była kolejka rekordowa pod względem goli. Rekordowa w ogóle w historii Premier League 45 trafień, a sobota 3 lutego, może pamiętacie, Newcastle Luton 4 do 4. W pięciu sobotnich meczach wtedy 3 lutego padło 26 trafień, i to też jest rekordowy dzień. Rekordowy dzień i rekordowa kolejka, jeżeli chodzi o trafienia. Więc mamy idealny moment, idealny timing, żeby o tych rekordach strzeleckich rozmawiać. Ta trójka z przodu to jest chyba coś, od czego można wyjść, bo nigdy się nie zdarzyło, żeby tak na koniec sezonu ta średnia była powyżej 3. To, to zawsze było rosło od nas w ostatnich latach. Potrafia się zakręcić tutaj się około 2,85, natomiast nigdy nie przekroczyła 3. Teraz w zasadzie, jeśli nie będzie jakiegoś takiego nagłego spadku goli, no to będzie powyżej 3 po raz pierwszy w erze Premier League. Natomiast to, na co warto też zwrócić uwagę, choćby przewertonie, o którym powiedzieć, bo to jest taki ciekawy przykład. To jest klub, który ma chyba 8 czystych kąt, jeśli dobrze. Pamiętam, to jest absolutnie czołówka całej ligi, a to jest z kolei klub, który wcale tych goli aż tak mało straconych nie ma, bo oni są tak trochę zero-jedynkowi. Albo grają na zero z tyłu, albo tracą dwa, trzy, czasami nawet cztery gole. Było bardzo mało takich meczów, kiedy straciliby na przykład jednego gola, więc albo im idzie i naprawdę dobrze bronią i, i nie wpuszcza Jordan Pickford choćby jednej bramki, albo Ale po prostu... już wpuści. to już potem idzie ławą. Jeszcze taka jedna rzecz a propos tej średniej. Liczby bramek do mnie przemówiła, bo to było, zdaje się, w takim tekście Guardiana, który właśnie próbował też wyjaśnić, dlaczego w tym sezonie dzieje się tak, a nie inaczej, że postrzegamy ligę tak trochę przez pryzmat tego, że kiedyś tam padało bardzo dużo bramek ligę holenderską, tak stereotypowo troszkę, że to jest liga, w której można nabijać bardzo dobre statystyki ofensywne często. Tak już z przymrużeniem oka patrzymy na przykład jak ktoś ma w lidze holenderskiej wiem, 15 goli i 9 asyst, to jest liga holenderska, to może e, dopiero zweryfikujmy tego kogoś w czołowej lidze europejskiej. Natomiast ta średnia Premier League, czyli 3,2 mniej więcej, to jest taka sama średnia jaką ma Liga Holenderska. Nic się już tutaj między Premier League a Eredywizji nie, nie różni. Więc to też jest takie przemawiające, że, że postrzegaliśmy jakąś ligę jako taką bardzo ofensywną, gdzie można nabijać sobie statystyki, a w zasadzie ona, a w nie pada tyle samo. Natomiast, goli. natomiast nadal król strzelców w Eredywizji, jak przyjdzie do Premier League, to nie spodziewamy się, że miał podobne liczby. Tam po prostu też odpowiednio słabsi są ci obrońcy. Po prostu poziom jest mniej więcej, mniej więcej odpowiednio różny, no bo tam Taki luk de Jong jest bodaj liderem strzelców. Piłkarz, który już dawno raczej w takich ligach jak La Liga czy Premier League miejsca by nie mógł zagrzać. Ale niedługo PSW będzie grało z Borusją Dortmund. To też może być mecz, który będzie obfitował w bramki, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. My wracamy do Premier League, do tego szalonego pod względem goli sezonu. W ogóle jak spojrzysz na ostatnie kolejki, to masz bardzo mało drużyn, które by nie strzeliły gola. To są zawsze wyniki, przynajmniej jedna bramka jest, jest przez którąś z drużyn zdobyta. W ostatnich naprawdę kolejkach Hilku trudno jest znaleźć taką kolejkę, w której byłoby więcej niż na przykład dwa albo trzy zespoły bez strzelonego gola w swoim spotkaniu. To nam też dużo mówi. No Jest bardzo mało bezbramkowych remisów. W ostatnich pięciu latach było nigdy nie było więcej niż 52% meczów, w których obie drużyny nie strzeliłyby gola. Jeszcze raz, inaczej, żeby to, było, żeby to dobrze brzmiało, żeby to było czytelne. W 61% meczów obie drużyny strzeliły po po golu w tym sezonie w tym sezonie tak jest a, a w nigdy ostatniej... nie było wyżej niż 50 a nigdy dwa, nie tak? było wyżej niż 52 dokładnie dokładnie Wiesz, tak. to jeden mecz taki myśląc o tych meczach kiedy padało bardzo dużo goli to jeden mi taki utkwił ostatnio w pamięci czyli właśnie Newcastle Luton bo to był taki mecz z cyklu bo Newcastle jako pierwsze strzeliło gola. z cyklu w poprzednich latach być może byłoby tak 1-0 domknięcie, zaraz 2-0, zamykamy kram z golami i, i na tym koniec. A tutaj Luton, który jest jedna, jednak Beniaminkiem, takim jeszcze Beniaminkiem, na którego w ogóle spoglądaliśmy przed rozpoczęciem sezonu, pewnie jako na outsidera tego, tego sezonu, potrafi zdobyć cztery bramki, potrafi się odgryźć, ma na to pomysł, trafia choćby po stałych fragmentach, trafia z kontrataku i, i wywiązuje się trochę na boisku taka walka, kto po prostu strzeli więcej goli, więc Pamiętam, że po prostu oglądałem to, to spotkanie, i od razu mi po tym pierwszym golu dla Newcastle przeszło przez myśl: OK, to może warto przełączyć, bo temu meczu Multilidze na coś innego, bo tu już pewnie będzie zaraz 1-0, to Newcastle będzie się nieźle bronić, zaraz pewnie dorzucą drugiego gola i, i koniec emocji. No i na szczęście nie przełączyłem się, bo, bo właśnie ten sezon jest taki, że, że niemal każda drużyna potrafi też znaleźć pomysł na siebie w a zobacz, a zobacz, jakie to są drużyny. Teoretycznie, Luton, taki zespół skazywany na pożarcie, z bardzo małym budżetem, najsłabszy na papierze. Beniaminek, który absolutnie rzuca wyzwanie każdemu. Pamiętamy mecz Luton-Arsenal, tak? 3-4 w samej końcówce gol Deklana Rice'a. Kolejny przykład. Takie Luton 4 gole Brighton. Tak jest. Takie Luton nikogo się absolutnie nie boi, a później przyjeżdża Sheffield United na stadion Luton i Luton jest w dobrej formie. Wydaje się, że z faworytem powinno łatwo wygrać. Nie, Sheffield United wygrywa i też strzela kilka goli. To pokazuje też, że z jednej strony mamy w tym sezonie bardzo dużo takich wyników niespodziewanych. Trudno jest przewidzieć rezultaty spotkań. No choćby to Newcastle, o którym mówiłem no teoretycznie powinno się z lutą rozprawić, ale nic z tych rzeczy, bo traci dużo goli w tym sezonie. West Ham tak samo. Drużyna, która słynęła z dobrej defensywy w tym sezonie traci gole po prostu hurtowo. No choćby ta porażka 0-6. To, że Arsenal akurat zalicza najwyższe wyjazdowe zwycięstwo w historii swoich występów w Premier League, to też jest jakiś dowód tego, jak rekordowy jest to sezon. Chociaż akurat Arsenal trochę się wyłamuje z tej kategorii drużyn, które tracą gole. Akurat to jest jedna z lepszych defensyw. Na... Statystycznie chyba najlepsza. najlepsza. Stawia na kontrolę i na ile może to te Role, chce szybko odbierać piłkę. Trudność przeciwko Arsenalowi się gra. Trudno się przeciwko Arsenalowi utrzymuje piłkę. Bardzo mało bezbramkowych remisów też w tym sezonie. Po 238 meczach, czyli po 24 kolejkach, mieliśmy tylko 8 bezbramkowych remisów, co stanowi 3% wszystkich wyników. A zwykle w ostatnich latach te średnia to było 6%. Bezbramkowe remisy to było 6% wszystkich wyników. Czyli mamy dwa razy mniej po prostu bezbramkowych remisów. I teraz pytanie, z czego to? wynikać, ten, ten taki, ta taka szalona gra, ktoś by powiedział, radosny futbol, podwórkowy, to, że oba, właśnie to, o czym mówimy, że, że obie strony w większości meczów idą po prostu na wymianę ciosów. Trudno jest utrzymać kontrolę w, w spotkaniach Diego Simeone ostatnio, taki gdzieś widziałem fragment jego wywiadu, że drużyny w Premier League jego zdaniem w ogóle nie umieją bronić, po prostu nie umieją bronić. Po prostu, po prostu jest to taka liga tych faz przejściowych i jest cios za cios, a on jednak ceni sztukę defensywy. Czy to jest takie proste uzasadnienie, taka prosta definicja, że drużyny w Premier League nie umieją bronić, dlatego, dlatego pada tam tyle goli? Chyba nie. nie to zdecydowanie za proste by byłoby po prostu powiedzieć, że ktoś w najlepszej krajowej lidze świata nie potrafi bronić. Myślę, że wiele rzeczy się na to składa. Tak pewnie możemy sobie przez to przejść. Bo, bo nie ma moim zdaniem, przynajmniej chyba, że się nie zgadzasz jednego takiego czynnika, który bezpośrednio na to wpływa. Myślę, że. Na pewno dłuższe mecze. To jest bardzo ważne. Tak, te mecze są dłuższe o kilka minut, jeśli spojrzymy na ten czas efektywny, bo, bo czas doliczony jest jeszcze zdecydowanie dłuższy niż średnio w ostatnich sezonach, ale to się przekłada, bo ponad 58 minut średnio piłka jest w grze. W porównaniu tam do poprzedniego sezonu to jest wzrost około 4 minuty. To, to tak to nie wygląda. Chociaż no też 4 minuty to nie jest żaden taki game changer. No, 4 minuty więcej niekoniecznie musi oznaczać, że nagle pada średnio zdecydowanie więcej goli, tak? bo, bo gdybyśmy tylko na tym polegali, to, to pewnie Niekoniecznie aż taki wzrost tej średniej liczby bramek powinien nastąpić. Ale moim zdaniem wyróżnia się przede wszystkim to, że trafia też do ligi wielu trenerów, którzy chcą grać ofensywnie. Ponownie, gdybyśmy sobie tak spojrzeli na listę e, trenerów poszczególnych klubów Premier League, to znajdziemy tam bardzo mało osób, które chcą grać taki futbol e, bezpieczny. Cofnąć się na własną połowę, jak stracimy piłkę i czekać, tak? Każdy chce grać też wysokim pressingiem, chce szybko piłkę odzyskać. Wysoki pressing to też jest ważny argument za tym wszystkim, bo zdecydowanie więcej jest po pierwsze wysokich prób odbioru, skutecznych prób odbioru i też procentowo zdecydowanie więcej bramek pada po właśnie tych przejęciach na połowie przeciwnika. Myślę, że coraz większą uwagę też przykłada się do stałych fragmentów gry, bo w zasadzie już niemal w każdym sztabie jest ktoś, kto odpowiada stricte po, o, 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 za stałe fragmenty gry. Pamiętam w trakcie tego sezonu, jeszcze kiedy Steve Cooper był trenerem Nottingham Forest, a tam była jakaś awantura między nim a właścicielem, czyli Marina Kissem, o to, że nie ma właśnie w sztabie kogoś od stałych fragmentów w gry, że Nottingham Forest nie strzela goli po, po zagraniach zostającej piłki. Dlaczego my tak, takiego kogoś nie mamy, skoro wszyscy pozostali nie, w lidze niemal mają? Kiedyś. Na przykład... no i efekt Nottingham Forest w tym sezonie? Najwięcej goli straconych po stałej fragmenta gry. Pamiętam jak Brentford chodziło do, do Premier League, to wtedy może nie wydawali się prekursorami, ale zwracano właśnie uwagę na to, że oni naprawdę tak mają wszystko do perfekcji niemal wypracowane, nie tylko stałe fragmenty gry, w sensie rzuty wolne czy rzuty rożne na przykład też wyrzuty piłki z autu. A teraz to, to tak naprawdę trochę to już stało się codziennością. Tak? Ma swojego człowieka Arsenal, ma Aston Villa, ktoś taki pracuje w Manchesterze United, czy oczywiście w Manchesterze City, w Liverpoolu przecież nawet pracowali nad wyrzutami odpowiednimi piłki z autu, więc to też jest myślę ważna rzecz. I, i przede wszystkim też rosnąca wydaje się jakość zawodnictwa ofensywnych, bo kiedy sobie spojrzymy choćby na Liverpool czy na Manchester City, te drużyny, które strzelają najwięcej goli, no to tam tak naprawdę na trzy, załóżmy tak, że każda drużyna ma te trzy miejsca ofensywne, bo tak z reguły ustawienia zespołów tych czołowych wyglądają, to tam tych kandydatów też jest bardzo, bardzo dużo, bo, bo pewnie moglibyśmy niemal dwa, to no nie powiem równorzędne składy, ale bardzo mocne w ofensywie wystawić takim, szczególnie Manchester City i Liverpool, ale w tych... I akurat w tych drużynach też zmiennicy strzelają bardzo dużo dużo goli, bo i Pep Guardiola i Jurgen Klopp to są tak znakomicie taktycy, którzy umieją świetnie reagować na wydarzenia boiskowe, kiedy widzą, że coś nie funkcjonuje dobrze. To przykład choćby Manchesteru City w ostatnim meczu z Evertonem. To jest przykład Jurgena Kloppa w ostatnich spotkaniach, który umie zareagować odpowiednio z ławki i ci rezerwowi strzelają bardzo dużo goli, chociaż akurat Brighton to jest drużyna, która się pod tym względem wyróżnia. 12 goli już w tym sezonie strzelili rezerwowi Brighton i tym samym wyrównali najlepszy wynik jakiejś drużyny, nie tam, której z zeszłego sezonu i przebili ze wszystkich sezonów poprzednich, tak? Czyli 12 goli to było maksimum, co dotychczas strzelali rezerwowi w Premier League, a teraz nie jesteśmy w dwóch, trzecich sezonu. I już taki wynik notuje drużyna Brighton. 5 zmian. Myślę, że to jest coś, coś, co ma znaczenie. A więc te zmiany w przepisach to podejście do wydłużania czasu, bo o tym też jeszcze pewnie będzie chwilkę okazja pomówić, bo sam wiesz dobrze przygotowałeś te liczby, jak dużo goli pada w doliczonym. Czasie. To jest bardzo ważne, uważam, a sędziowie po prostu bardzo na ten czas patrzą. Okej, okay, ten może efektywny czas się aż tak nie zwiększył z 50 tak jak mówiłeś 5 do około 9, ale same doliczone czasy bardzo wzrosły. To jest chyba dużo ważniejsze, właśnie, nawet niż ten sam czas efektywny, bo po pierwsze, myślę, że często dochodzi do takich sytuacji, jak ktoś szuka gola wyrównującego, no to się otwiera, więc może dostać bramkę z kontry tych goli, które decydowały o punktach też mieliśmy już bardzo dużo w doliczonych. Czasach. Bo w gry. końcówce już rzucamy wszystko na jedną szalę, tak? Już idziemy, po, idziemy, walczymy o punkty, tak? Albo o jeden, albo o trzy. Dlatego w tych samych, spojrzymy na wykresy momentów, fragmentów meczu, gdzie pada najwięcej goli, no to te zarówno końcówka pierwszej połowy, jak i przede wszystkim końcówka samego meczu, ten doliczony czas, to w tym wykresie zdecydowanie ta krzywa idzie bardzo mocno w górę. 70 goli w doliczonym do czasie gry już padło drugiej połowy, a rekord to jest 72, czyli on w zasadzie zostanie przebity może już w najbliższej kolejce, jak nie w najbliższej, to, to za dwa czy już nie został tygodnie. przebity zanim my to, zanim opublikujemy. Bardzo możliwe, tak. tak. Arsenal ma już 8 goli po, po 90 minucie, a w poprzednim sezonie najlepszy wynik Brighton i Brentford to było 5 goli. Jeśli cofnęlibyśmy się jeszcze sezon wstecz, Manchester City wtedy też 5 goli. To myślę, że można tak w miarę bezpiecznie założyć, że Arsenal zrobi dwucyfrówkę w golach po 90 minucie. Czyli to będzie w zasadzie o... Dwa razy przebicie tego, jak w ostatnich latach wyglądał najlepszy rezultat pod tym względem. I, i też tak, taka rzecz uderzająca, jeśli w ogóle mówimy o. O liczbie goli w Premier League. To oczywiście te różne rekordy, takie w liczbach bezwzględnych, często są dzielone na ten sezony, kiedy były 42 kolejki, czyli 22 zespoły i, i kiedy są 30, kiedy jest 38 drużyn, bo jednak ta liczba meczów się, się zmienia. Natomiast jesteśmy teraz na takiej średniej, która mniej więcej idzie na wyrównanie rekordu. Takiego globalnego, jeśli chodzi o Premier League, w liczbie strzelonych goli. Bo, bo gdyby utrzymać tę średnią, to w zasadzie to, to będzie bardzo podobny wynik. 1222 gole to jest rekord sezonu, w którym były 42 kolejki. Ta, ta średnia, którą mamy obecnie, to idzie na goli 1219. Więc, prawie. Tak, prawie. A ona tak naprawdę cały czas rośnie, ta, ta średnia, bo ja pamiętam takie teksty w okolicach przełomu listopada i grudnia, też po jakiejś takiej kolejce czy dniu, kiedy padło bardzo dużo bramek i wtedy liczono też średnio, też już wskazywano, że ona jest rekordowa, tylko wtedy ona jeszcze nie przekraczała 3, była tam 2,96 czy 2,97, więc zobaczmy, jak przez te kilka miesięcy ona jeszcze wzrosła, więc jeśli ten trend będzie się utrzymywał, to, to nawet ten wynik 40, tych, tego sezonu, kiedy były 42 kolejki zostanie przebity, a tak, żeby sobie uzmysłowić, jak to wygląda. Mamy 4, Mieliśmy wtedy 462 mecze, a teraz mamy 380. To jest ogromna różnica. To nie jest kwestia 10-15 meczów. Tu przy tym sezonie 42-kolejkowym, no to po prostu tych okazji było dużo, dużo więcej. Tak jest. Stałe fragmenty gry, o których mówiłeś, to też możemy porównać do poprzednich sezonów. Arsenal ma w tym momencie po 24-golejce 16 goli ze stałych fragmentów gry, nie licząc rzutów. Karnych, bo gdyby doliczyć 7 rzutów karnych, to miałby 23, a cały zeszły sezon Liverpool najlepszy wynik 17, więc Arsenalowi brakuje jednego trafienia z rzutu rożnego. Zaraz grają z Burnley, które nie umie bronić rzutów rożnych, więc kto wie, czy, czy nie wyrównają albo już nie przebiją tego wyniku. A nadal nie jesteśmy w dwóch trzecich sezonu. mamy Cały czas przypominamy z tych 380 meczów rozegranych dopiero 238. A więc tak, mamy dłuższe mecze, dużo więcej doliczonego czasu, a w doliczonym czasie pada najwięcej bramek. Mamy coraz lepsze zespoły ze stałych fragmentów gry. To też są rzuty karne. To też jest ciekawa statystyka, jak poprawiła się skuteczność z rzutów karnych. Też o tym za chwilę pomówimy. No i przede wszystkim każda drużyna chce być jakaś. Każda chce mieć swoją tożsamość, każda chce przejąć piłkę i pokazać, że ona z tą piłką też potrafi, potrafi grać. No może prawie każda. Może mamy takie drużyny jak West Ham czy Everton, powiedziałbym, które mają trochę inną, trochę inną specyfikę. Ale jednak rzeczywiście stawiamy na taką y, proaktywność i idziemy po prostu na wymianę czasów To się świetnie, to się świetnie y, mieliśmy się sezon, Tak, Brighton, bardzo długo było zespołem, który w każdym meczu strzelał i w każdym meczu tracił. Gdybyśmy to jeszcze rozciągnęli u poprzedni sezon, to przecież dopiero Arsenal zatrzymał taką bardzo długą serię Brighton, w którym oni za każdym razem strzelali przynajmniej jednego gola. Teraz mamy taką serię z kolei jeszcze trwającą w Tottenhamie, który y, też ona wykracza jeszcze poza. Y, tylko obecny sezon, 36 meczów ligowych z rzędu z bramką przed nimi. Już jest tylko ten Arsenal z początku XXI wieku, który w 55 meczach z rzędu zdobywał przynajmniej jedną e, bramkę, więc oczywiście jeszcze ten dystans do pobicia rekordu takiego prestiżowego dla, dla Tottenhamu jest, jest daleki, ale nie było w erze Premier League, poza tym Arsenalem wybitnym, ani jednej drużyny, która dłużej by strzelała przynajmniej jednego gola niż Tottenham. No, głównie Andrzeja Postekoglu, ale ponownie wracamy do tego, że jeszcze zalicza się tam oczywiście wynik z poprzedniego sezonu. Myślę, że też ciekawym wątkiem jest to, jak ta większa liczba goli przekłada się na takie dorobki strzeleckie indywidualne, bo mówimy o sezonie, w którym nie wiem, czy się zgodzisz, ale przynajmniej kilku piłkarzy, jak sobie wypisałem, osiągnęło już teraz taki dorobek, który szczerze przed sezonem uznałbym za ich bardzo duży sukces, gdyby oni w całych rozgrywkach potrafili zdobyć tyle bramek. Dominik Solanki 13 goli, Huang Hichan 10, Richard Lison 10, Mateusz Kunia 9, Elijah Debajo 9 i Chris Wood 8. To jest takie wejście. W zasadzie bardzo często w tym sezonie, i to nie tylko dotyczy tych piłkarzy, choćby od razu John McGinnis przychodzi mi do, do głowy, słyszymy taki komentarz y, przy okazji meczów czy studia, że ten piłkarz już rozgrywa najlepszy sezon w karierze pod względem mhm. ofensywnym, pod względem tych liczb, które dostarcza. I tak spoglądając też na większość tych zawodników, których wymieniłem, to. to na poziomie Premier League to będzie ich najlepszy sezon, a często może być to nawet najlepszy sezon w karierze. Pewnie nie dla na przykład Dominika Solanki, bo on tam w Championship potrafił zdobywać pod 30 goli, ale taki chłang czy Mateusz Kunia to, to są zawodnicy, po których ja bym się zupełnie nie spodziewał, że oni się zakręcą powyżej dwucyfrówki. Akurat w Wilkach trochę ta sytuacja wygląda inaczej, to nie jest też drużyna, która stawia na dużą liczbę sytuacji, to bardziej też taki indywidualny błysk właśnie tych piłkarzy, na których spoczywa cały ciężar strzelania goli, czyli Kunia, chłang. Neto, ewentualnie Pablo Sarabia. W zasadzie ta czwórka i plus coś ewentualnie wpada po stałych fragmentach gry. Kilka goli, goli dołożył jeszcze Mario Lemina. Podobna sytuacja trochę jest z gdzie gdzie jednak teraz widzimy, że Solanki nie strzela, to Bormów też znowu wpadło w dołek. Też kilka, jest kilka drużyn, które łapią takie kilka meczów bardzo dobrej strzeleckiej formy. Później te gole też strzelają, ale to nie wystarcza, bo rywale strzelają więcej Albo i wygrywają spotkania z kimś takim jak Fulam. Po którym nigdy nie wiemy, jaki nigdy nie wiesz, co im tak. się wylosuje. Jaki będzie akurat mecz? Bo przecież mieli taką serię, kiedy chyba w cztery mecze strzelili 16 goli. Tak to chyba mniej więcej wyglądało. Ale teraz a później... Fulham błyszczy Rodrigo Muniz. Piłkarz, który raczej byśmy powiedzieli, że w życiu, że nie, że, że nie będzie strzelał goli w Premier League, że to raczej piłkarz na, na Championship. Raczej zawodnik, przecież który miał usiąść na ławce, bo Fulham wstrzągnęło Armando Broje. Płaci kilka milionów funtów za wypożyczenie broi i Broja pierwszy mecz po wypożyczeniu ogląda z ławki, a Rodrigo Muniz błyszczy. Też, też Zawodnicy, o których się byśmy nie spodziewali. Generalnie Fulham to jest drużyna, która nie ma wielkich indywidualności. Poza Palinią chyba nie ma takiego piłkarza, naprawdę, który ma. Papiery na to, żeby być gwiazdą Premier League, czy, czy piłkarzem się wyróżniającym w Premier League, a jednocześnie ci wszyscy piłkarze grają naprawdę ładną piłkę, dobrze się to ogląda i nigdy nie wiesz, czy to nie będzie ten mecz, w którym się wylosowało, że, że, że postrzelają fajne, fajne gole, jak nie wiem, Bobby de Tom Kearney czy, czy William, tak? który kiedyś tą gwiazdą Premier League był, no ale teraz to też jest zawodnik, już raczej, który nie trafi do większego klubu niż drużyna Fulham. Co do tych rzutów karnych jeszcze, to jest też ciekawa sprawa. Zwróciłeś moją uwagę na ten tekst w D. Analisty Trzeci wynik w historii, jeżeli chodzi o liczbę rzutów karnych. Średnio jeden rzut karny na 3,4 spotkania, więc tych karnych jest sporo i aż 90% wykorzystanych. A dotychczasowy rekord, jeżeli chodzi o skuteczność rzutów karnych, to było 84% 10 lat temu, a więc w sezonie 2003-2004. Więc to bardzo mocno też wzrosło. Świetnie są te bite rzuty karne. Uwaga, w tym sezonie nikt jeszcze nie przestrzelił rzutu karnego. To znaczy, dwa razy chyba obijane, był, obijane były słupki i poprzeczki. Poza tym bramkarze bronili, ale nie było tak, że ktoś nie trafił zupełnie w bramkę. Oczywiście słupek poprzeczka to strzał niecelny, natomiast nie było, nie było aż tak chybionych rzutów karnych i tylko jeden piłkarz już dwa karne w tym sezonie przestrzelił Mohamed Salah yy, tak. yy, w ogóle jest trend, yy, to z kolei yy, można się powołać na inny tekst, który się pojawił też w. W The Times albo w The Athletic, że coraz więcej zawodników lewonożnych strzela rzuty karne. To chyba było na bazie Kola Palmera, który z kolei jest takim bardzo pewnym wykonawcą rzutów karnych. Przecież... To też piłkarz, który już ma takie liczby, że też byśmy się nie spodziewali. Tak? No tak, on już ma dwucyfrową liczbę goli, bo chyba 10, jeśli dobrze pamiętam. Trochę nabił to oczywiście poprzez te, te rzuty karne, tak. bo tam chyba 6 z 10 albo 7 z 10 jest właśnie po jedenastkach. No ale właśnie, to jest kolejny piłkarz, który rozgrywa najlepszy ofensywny sezon w życiu. i, i tam jeszcze też ciekawy wątek w dianalizie tych rzutów karnych, że coraz częściej piłkarze uderzają w środek, że to jest ciekawe, czy bramkarze niedługo zaczną też trochę inaczej podejmować decyzje przy rzutach karnych, bo zdaje się, że z tych karnych w ostatnich miesiącach uderzanych w środek tylko jeden został obroniony i to chodziło o rzut jeszcze z poprzedniego sezonu, jak Pickford zatrzymał Jamesa Maddisona. To był taki mecz szalony, trochę tak spokojnie można by go przenieść do, do tego sezonu już. Lester Everton zakończony remisem, trochę pogrążający wtedy Lester, który bronił się przed spadkiem. Wtedy właśnie James Madison kopnął w środek, a Jordan Pickford, Pickford został i, i obronił. Ale to jest jedyny przypadek taki, kiedy ktoś kopnął właśnie w środek chyba bramki. Dróg, i... Chyba dwa, a Salah i Dubrawka? W tym tekście nie są podani jako taki przypadek z sezonu, że już trzy razy bramkarze zostawali w środek, zostawali w miejscu, nie rzucali się do boku, kiedy karne strzelał Salah, ale dwa razy on posyłał do, do boku i ci bramkarze zostawali, nie, nie obronili tych strzałów, a raz Dubrawka za trzecim razem został i ten strzał rzeczywiście obronił, bo to był wtedy jeden z tych niewykorzystanych karnych przez, przez Salaha. Ale generalnie rzeczywiście, że. Umyślnie piłkarze kopią w środek, i ta skuteczność karnych kopanych w środek wynosi kom 90 kilka procent, a kiedy spróbują umieszczać piłkę w rogu to jest 80 kilka, e, kilka procent. Więc, więc rzeczywiście warto jednak celować w środek z jednej strony, a z drugiej to jest podpowiedź dla bramkarzy, żeby może rzeczywiście to głupio wygląda, kiedy piłka pójdzie do boku, a ty zostajesz, nie, nie interweniujesz, no bo wtedy trochę tam kibice. Mogą mieć do ciebie pretensje, że, że się nie rzuciłeś, tak, że nie podjąłeś nawet tej próby, ale czasami warto spróbować, bo rzeczywiście czasami liczą na to to jest zawsze ta gra, kto zblefuje, kto się pomyli. Liczą strzelcy na to, że bramkarz się rzuci, a bramkarz zostanie i może e, obronić. Jeżeli chodzi o te gole, to czy mamy jeszcze jakieś refleksje, czy możemy tutaj jeszcze spojrzeć na faule, żółte kartki, bo tutaj też tego jest sporo. Jeśli chodzi o gole, to ja sobie tak tylko wyróżniłem, może będzie chciał, chciał kogoś tutaj dodać, bo oczywiście liczy się cała Liga, liczymy średnią dla, dla Premier League, ale tak sobie wyróżniłem kilka zespołów, które powiedzmy odpowiadają najbardziej za ten wzrost, za tę lepszą średnią. To jest Manchester City i Liverpool, bo po prostu bardzo dużo strzelają. Można doliczyć jeszcze Arsenal, bo, bo to są najskuteczniejsi, najlepsi strzelcy, jeśli chodzi o, o Premier League tak drużynowo. Tottenham i Brighton, bo to są drużyny bardzo na tak. To znaczy, jak włączasz mecz Tottenhamu bądź Brighton, to masz niemal gwarancję tego, że strzelą oni, strzeli rywal, że będzie dużo goli, bo to są po prostu zespoły, które... Zresztą to było nawet widać w ostatniej ostatniej kolejce, kiedy Tottenham grał z Brighton i Tottenham na własnym stadionie potrafił strzelić gola z takiej fazy przejściowej w doliczonym czasie gry. To pokazywało też, jak jest nastawione Brighton, bo pewnie znalazłyby się zespoły, które broniłyby już głęboko tego remisu. I wyróżniłem sobie jeszcze Bormów oraz Wolverhampton, bo tutaj jest ogromny postęp, jeśli chodzi o poprzednie sezony, to znaczy Wolverhampton, o którym już dużo powiedzieliśmy, to był zespół bardzo taki nudny, najlepiej do oglądania na po prostu aplikacjach, na których wyniki pewnie można sprawdzać, bo tam się niewiele działo. Mm -hmm. A Bormów trochę też, trzeba bardzo docenić to, że oni się utrzymali w poprzednim sezonie, ale to nie był taki ekscytujący zespół do, do oglądania w większości spotkań, ta, ta średnia goli też nie była zbyt imponująca, a teraz jest postęp za Andoniego i Raoli. Same takie mecze, w których oni oddawali ponad 20 strzałów. To się nie zawsze jeszcze przekładało na, na zdobyte bramki, ale tego było bardzo dużo. I nawet kiedy przegrywali chyba na Tottenhamie, to mieli ponad 20 oddanych strzałów i kilka razy też, więc ta liczba strzałów bardzo wzrosła w Bormów. No oraz ostatni zespół, przynajmniej który ja wyróżnię, bo możesz kogoś dodać, to Sheffield United, no bo im po prostu tak przecieka defensywa. Tu z kolei mówimy o takim potencjalnym e, rekordzie w największej liczbie straconych goli, bo, bo jeśli oni utrzymają średnią, to oni tam przebiją chyba derby, e, tak. jest najsłabszy. No tak wyraźnie idą na przebitkę. Tak, tak, tam będzie. No to trochę tak jak średnia goli idzie wyraźnie na przebitkę tego najlepszego Sezonu. Tak tutaj oni też mogą się tam zakręcić nawet koło 100 straconych goli, jeśli, jeśli tego nie zatamują. Oczywiście tam te 8 goli z Newcastle United, 5 za z Aston i kilka jeszcze innych meczów mocno tu odgrywa rolę, ale tak sobie przynajmniej te drużyny wyróżniłem, jeśli chodzi o te, które jeszcze na tym tle generalnie ofensywnego sezonu albo na plus, albo jak w przypadku Sheffield United na minus, ale, ale się wyróżniają. Wiesz co, no, na pewno Bournemouth to jest drużyna, która też traci dużo goli, bo tak sobie zerknąłem na tabelę trochę się, żeby nią wesprzeć, no to mają 44 bramki stracone. To jest poziom Nottingham Forest, to jest tylko jedna bramka stracona mniej niż, niż Luton i Bournemouth ta forma też u nich, u nich faluje, ale jeżeli chodzi o te drużyny, które dużo strzelają i dużo tracą, no to ja bym do tego grona też jeszcze dodał Newcastle na pewno, bo to jest zupełnie inny zespół niż w zeszłym sezonie. Oni mają aż 51 goli strzelonych, to jest poziom Tottenhamu. To jest, są tylko dwie bramki mniej niż Arsenal ale mają też 39 straconych, to jest tylko jedna mniej niż Brighton czy Chelsea. Strzelam teraz, ale wydaje mi się, że to będzie strzał trafiony, że to już jest więcej niż w całym poprzednim sezonie. Tak, ja w całym poprzednim jest. sezonie stracili chyba 33 gole, a teraz mają już 39. Ale mówię, cały czas powtarzamy to jak mantra, nie jesteśmy nawet w dwóch trzecich sezonu. No West Ham też, mówiłem o tym, bardzo mocno pogorszył swoją defensywę. Mają 42 gole gole strzelone. I Aston Villa to też jest taki zespół, który gra tą wysoką obroną, strzela dużo goli, ale też dużo, też dużo traci. No 50 bramek zdobytych, więc tylko jedna mniej niż Newcastle, ale 32 też stracone. To sporo. Manchester United to jest ciekawa sytuacja, bo ma 33 gole strzelone, 33. Stracone. Ten bilans jest na zero. Chwały nie przynosi, ale United generalnie dość mało, dość mało strzelają, jak na potencjał tej drużyny. Mają tyle samo goli co Luton. Na przykład. Na początku, w tej pierwszej fazie sezonu, oni chyba bili takie negatywne rekordy, też klubowe. Tak, ostatnio to wyglądało. jakby one na tę fazę sezonu mieli najmniej goli od iluś tam lat. To, to się tak powtarzało w zasadzie co kilka tygodni. Ostatnio to wygląda rzeczywiście w przypadku Manchesteru United trochę lepiej. To ja bym jeszcze chciał porozmawiać chwileczkę o tych żółtych, czerwonych kartkach, bo tego też jest więcej. Jeszcze jest no to też zwracano uwagę już w licznych tekstach jeszcze, jeszcze w jesienią, już, już w grudniu, że, że ta średnia też idzie na, idzie na rekord. W tym momencie to jest 4,3 żółtej kartki na mecz, a w zeszłym sezonie to było 3,6 y, jeżeli chodzi o, o Premier League. I to, to jednak wynika przede wszystkim z tego mocniejszego nastawienia na, na bronienie autorytetu sędziów, bo... Ta liczba strzałów, ta liczba kartek za, za dyskusję z sędziami, ona wystrzeliła bardzo w górę, o ponad 200%. To, to wzrosło, więc bardzo mocno karani są ci, którzy wchodzą w dyskusję z arbitrami. No i co, czerwonych kartek jest aż 43. Na ten moment to tyle, co w całym sezonie 2021-2022 i o 13 więcej niż w zeszłym sezonie. Mieliśmy 30 żółtych kartek w zeszłym sezonie, teraz mamy 4 czerwonych, teraz mamy 43, a nadal nie jesteśmy nawet w dwóch trzecich sezonu. Rekord to jest 75 czerwonych kartek i na, oni, Premier League szła ze średnią na ten rekord w tym sezonie, ale ostatnio trochę to zwolniło. Tych czerwonych kartek jest ostatnio odrobinkę mniej, no ale są takie drużyny jak... Chelsea, na przykład, która tych kartek zbiera bardzo, bardzo dużo. I uwaga, nie ma zespołu, który w tym sezonie nie dostałby czerwonej kartki. Już. A w zeszłym sezonie było takich drużyn sześć. I tu jest też duży udział na pewno wideo Było dużo, bardzo dużo czerwonych kartek za dwie żółte. I tutaj wartego go nie może odwołać. Natomiast było też dużo sytuacji, w których sędzia dawał żółtą kartkę albo nie dawał jej w ogóle, szedł do monitora i tę czerwoną kartkę dawał. W zeszłym sezonie często było tak, że te kartki były odwracane: znaczy sędzia dawał czerwoną kartkę, a później od monitora podchodził do monitora, okazywało się, że, że się pomylił. Teraz jest, teraz jest inaczej. Takich sytuacji jest bardzo mało, a jest sporo sytuacji, w których sędzia po podejściu do monitora zaostrza swój, swój wyrok. Więc mamy długie mecze, dużo goli, dużo kartek, bardzo dużo się dzieje, dużo rzutów karnych, dużo goli postałych fragmenty gry. W ogóle ta ostatnia kolejka to mam wrażenie, że w każdym meczu padał gol z rzutu rożnego. To jest też ostatnio jakaś moc i to też jest jakiś temat do dyskusji, bo coraz częściej widzimy na przykład ten manewr z, z utrudnianiem pracy bramkarzowi, z tym, że zadaniem jednego z piłkarzy jest po prostu blokowanie utrudnianie wyjścia bramkarzowi i generalnie te wybloki to jest coś, bardzo, co się bardzo ciekawie obserwuje przy rzutach, przy rzutach rożnych. W tej ostatniej kolekcji miałem wrażenie, że naprawdę, który mecz włączam, to tam jest jakiś gol z rzutu różnego Choćby w tym spotkaniu liverpool Burnley gdzie na gola... Jamesa James Trafforda specjalnie nie trzeba blokować, bo wystarczy, że on sam wyjdzie Dobra. i już e, piłki nie, się. nie ale... Ale Dara O'Shea Oś... też odpowiedział świetnym takim z strzałem głową. Na to bardzo dobrym przykładem na te wybloki to był mecz Evertonu z Tottenhamem i to, co robili na Vicario. E, nawet chyba z e, się w tym Nawet zgłaszał jakiś protest, bo po tym spotkaniu Tottenham, właśnie jak był traktowany wikario, ale to się okazało skuteczne, bo tam, okay, jedna sytuacja skończyła się golem, ale jeszcze mogło po tych kolejnych dośrodkowaniach paść więcej bramek. A tak wracając do żółtych i czerwonych kartek, no to, to dużo danych przywołaliśmy, ale tak kierując się jakąś logiką, rozumiem, też jeszcze można dodać do tego, no po pierwsze, oczywiście, kiedy ktoś wylatuje z czerwoną kartką, robi się więcej miejsca, jedna drużyna po prostu ma piłkarza mniej, więc te prawdopodobieństwo, że gol zostanie strzelony, przez rywali wzrasta, a z kolei, jeśli ktoś goni, wynik, no to jeszcze się bardziej otwiera. Ale tak sobie myślę, no, że. Jeszcze tylko w, szybko wtrącę. Też to, że zespoły bez piłki chcą grać wysokim pressingiem, a zespoły z piłką chcą budować akcje często od bramki, krótkimi podaniami, sprawia, że mamy właśnie dużo tych sytuacji stykowych na granicy tercji ataku, że mamy dużo błędów prowadzących do straty i mamy dużo też w sytuacjach takich fauli właśnie na żółte albo potencjalnie czerwone kartki. Oczywiście tym najbardziej takim skrajnym przypadkiem grania w osłabieniu to był ten w meczu z Chelsea. Ale to tam się wydarzyło raz, kiedy bronili na 50. metrze. Ale tak jeszcze, patrząc choćby nawet na żółte kartki, no to jak masz żółtą kartkę, no to wiesz, że już musisz grać ostrożniej. To pewnie nie może faulować taktycznie, bo wiesz, że wylecisz. Więc też pewnie, przynajmniej bym kilka sobie takich na szybko w głowie sytuacji znalazł, że widzimy piłkarza, który przegrywa pojedynek. Ale na przykład odpuszcza, nie fauluje, bo wie, że ma żółtą kartkę, pociągnie za koszulkę, będzie czerwona, do widzenia, a z tego robi się groźna sytuacja, nie zawsze oczywiście zakończona golem, ale, ale to też potem wpływa na to, jak ty się musisz na boisku zachowywać, jeśli na przykład dostaniesz tę żółtą kartkę za, za złe odnoszenie się do sędziego, chociaż to i tak zmalało w ostatnich już pewnie nawet tygodniach, jak nie miesiącach, bo ten początek sezonu to, to w zasadzie były żółte kartki za, za każde takie tak wyrażenie tak. niezadowolenia. a teraz poszli. Jednak chyba troszkę bardziej w racjonalność. Okej, okay, trzeba chronić, to jest bezsprzeczne, ten autorytet sędziego, ale też trzeba z głową te kartki rozdawać. Więc myślę, że teraz osiągnięto takie w miarę, w miarę takie racjonalne podejście. Ale tak, jeśli masz żółtą kartkę, to grasz inaczej, jeśli masz czerwoną, to zespół gra inaczej, więc to wszystko się ładnie ze sobą łączy. Ostrzej też chyba karano na początku sezonu. Częściej pokazywano kartkę na przykład za czasu. A teraz już tak chyba też z, z tą interpretacją tego troszeczkę odpuścili, bo rzeczywiście ta, ta średnia tych kartek szła. Szła mocno na rekord, teraz to troszkę zwolniło, za to średnie bramek cały czas są, są wykręcane. To jeszcze wzrasta. Chociaż akurat co ciekawe, z tych ośmiu bezbramkowych remisów aż cztery padły w styczniu. Ale na razie w lutym jeszcze tego w ogóle nie widzimy. Teraz ta kolejka najbliższa też będzie ciekawa, bo w sobotę mamy siedem meczów. Tam gra w zasadzie każdy kandydat do mistrzostwa. Mecz wieczorny Chelsea-Manchester City. Manchester City-Chelsea to też były takie mecze w przeszłości, gdzie zazwyczaj Chelsea nie strzelała goli i te City wygrywało 1-2-0, tak dość spokojnie, a w tym sezonie 4-4. Ten pierwszy ten pierwszy mecz. Ja prowadzę sobie taki arkusz najciekawszy mecz danej kolejki. No to czasami brakuje mi po prostu miejsca. Ciężko mi jest wybrać któryś, bo tych meczów jest aż tyle. Musisz przejść na najciekawszy mecz dnia. Nie, to będzie ich jeszcze więcej. Bo wiesz, sam mecz kolejki jest mi trudno wybrać jeden, dwa, bo naprawdę są bardzo ciekawe, jakbym miał jeszcze wybrać jeden. Aha, w tym sensie. Mecz soboty, boje... Ja mecz wiem, tylko dzieli... mi się boje, że na koniec sezonu mi zostanie za dużo, już tych meczów nie, nie spamiętam, żeby później sobie coś, coś wybrać. Bo naprawdę w każdej każda kolejka obfituje w bardzo ciekawe. Ciekawe spotkania z dużą liczbą bramek. Warto oglądać Premier League do końca, bo w końcówce pada tych goli zdecydowanie najwięcej. i Najciekaw jestem właśnie tej soboty, czy za chwilę znowu nie możemy mieć jakiegoś znowu rekordu dnia pobitego, bo to się idealnie nam tutaj rysuje taka szansa. Siedem trafień, City się rozkręca, Halland w formie, De Bruyne też, co teraz pokazują. Chelsea wiadomo, że dużo tych bramek traci, ale też ostatnio coraz więcej strzela, więc mamy naprawdę kilka ciekawych spotkań, nic tylko oglądać, zacierać, zacierać ręce, cieszyć się tym. Nie wiem jak ty, ale mi się to podoba. Niektórzy się denerwują, że to, że to trochę że to nie są mecze idealne, bo w meczach idealnych ta kontrola jest jakaś tam większa i tak dalej. Nie wiem, ja się po prostu dobrze bawię. Nie, no piłka cały ten, na, cały ten piłka na to gole. Rewelacyjny, bo zapowiada się na to, że będzie wyścig trzech zespołów, tego bardzo dawno nie było, no, na ten moment oczywiście, bo to się jeszcze może zmieniać, ale tak patrząc na to, co się działo dotychczas na no to Arsenal, Liverpool i Manchester City, szczerze mówiąc, to na ten moment w ogóle bardzo trudno przewidzieć, kto może być tutaj faworytem. Co więc... ciekawe, to właśnie te trzy najlepsze zespoły jakby wybijają się ponad ten delikatny chaos, jeżeli możemy powiedzieć, i to są zespoły które jednak próbują te kontrole mieć. mieć ale na w przykład meczach. Manchester City ma mało czystych kąt, jak na poprzednie lata. Nawet jeśli wygrywali u siebie, od razu choćby Liverpool bez... też. Liverpool też, no, choćby Bernie. Dwa razy pojechał w, w ostatnich tygodniach najpierw na stadion Manchester City, niedawno na Liverpool. I tak na Manchesterze City to przegrali 1-2, ale to była taka porażka 2-0, strzelili w końcówce na n 2 1 a na Liverpoolu. Mieli tyle sytuacji, że szczerze mówiąc, gdyby byli bardziej skuteczni, szczególnie dla taki Ale i Remis, może dałoby się nawet wyciągnąć. Oczywiście, gdyby nie błędy Traforda i tak dalej, ale najpierw w wielu sytuacji. Tak. Ale w ogóle zobacz, ile w tym sezonie już mieliśmy meczów, gdzie nawet już skupiając się na tych trzech faworytach, tych trzech koniach, które się będą ścigać najwyższej, najlepszej rasy o, o mistrzostwo. No to spotkań, w których jednak się męczyli. Jednak albo decydował indywidualny błysk, albo stały fragment gry. Nawet ostatni mecz City Everton, no to jednak jest cały fragment gry i siła klasa Halanda, który jednak potrafi świetnie wygrywać pojedynki z obrońcami. Często na tym bazują. Arsenal, jak się męczy, to też go ratują, często stałe fragmenty gry. Liverpool też już wiele meczów w tym sezonie przepychał. Często traci gola i musi do końca walczyć. Właśnie musi klub reagować z tymi zmianami, o których mówię. Więc to nawet nie jest tak, że tym największym, te zwycięstwa łatwo przychodzą, co też pokazuje średnia punktów, bo nie idą te trzy zespoły w tym sezonie na taki punktowy rekord. To nawet dla nich jest trudniejszy sezon i każdemu z nich już się zdarzały wpadki. Z Arsenalem to jeszcze jest taka ciekawa sprawa, bo też sobie ostatnio na no to rzuciłem okiem. Dwa najlepsze mecze Arsenalu w defensywie. To są mecze z dwoma, moim zdaniem, najlepszymi drużynami oprócz Arsenalu, czyli Manchester City i Liverpool u siebie. Te mecze domowe. To zresztą były też najsłabsze ofensywne mecze Liverpoolu i Manchester City. Tak patrząc statystycznie, gole oczekiwane, strzały i tak dalej. W zasadzie m, przez ponad 180 minut, pewnie gdybyśmy z doliczonym czasem policzyli, to pewnie około 200 minut łącznie Manchester City i Liverpool zagrały na, na stadionie Arsenalu. Tych sytuacji nie miały za wiele. Myślę, że gdybyśmy sumowali łącznie. Po jednym celnym strzale miały te zespoły w tych meczach. Tak, gdybyśmy sumowali łączną tych dwóch zespołów. Gdybyśmy wzięli sumę goli oczekiwanych jednych i drugich, to nawet powyżej jednego, moim zdaniem, by, mm. by nie było. A też były takie mecze Arsenalu, i to przynajmniej kilka byśmy naliczyli, z tymi teoretycznie słabszymi: Wolverhampton dwa razy Nottingham Forest, kiedy Arsenal nie zagrał na zero z tyłu. Kiedy jednak tym teoretycznie słabszym przeciwnikom, dawał sobie strzelić gole. Ostatecznie te mecze wygrywał, ale to nie był popis takiej powiedzmy 100% kontroli. Okej. Okay. Wygrywali. Może nie było aż ogromnych nerwów, ale jednak do samego końca gdzieś tam lekko ten wynik należało się obawiać. No tak, tak. Choćby wspomniany Luton też, czy, czy porażki Arsenalu, o których mówiliśmy pod koniec sezonu, ten chyba jak najsłabszy, na pewno najsłabszy w sezonie, czyli Fulham na wyjeździe. Po prostu to robi nam się liga, w której każdy może wygrać z każdym, oprócz może Sheffield United. Chociaż oni też mogą z kimś wygrać, jak się, się, jak się okazuje. Więc nawet Sheffield United, który idzie na najgorszego Beniaminka, czy najgorszą drużynę, w, w Premier League w historii tych od 92 roku. Nawet oni potrafią z kimś Defensywnie, bo chyba już punktowo wygrać. przebili Derby. Już, prze, już przebili Derby, tak? Okay. Chyba to by miało chyba 11 punktów. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to proszę bardzo. Masz tabelę? Ile ma? E, tak, nie 7. no, już, już jest powyżej 10, już tak. Sheffield na, no. na pewno. Punktowo mogą zostać, jeśli 13. chodzi o liczbę straconych okay. goli. No to nie ma wstydów. I to jest w sumie nawet dość prawdopodobne. Na moment, że... Nawet z takimi kadrami te zespoły potrafią się stawiać mocniejszym. To nas tylko cieszy. Wiem, kto tylko jeszcze na tym cierpi: e, menedżerowie Fantazy Premier League. Bo dzisiaj obrońcy i bramkarze praktycznie się nie punktują. Nie masz to liczyć w ogóle na czyste konta. E, jeszcze... Ale mogą punktować w ofensywie. Punktują w ofensywie, ale trudno jest liczyć, wiesz, tak, na, na zwroty wyraźne w, w ofensywie. No bo jeżeli chodzi o obrońców, bo tam nigdy nie wiesz, czy w danym meczu obrońca strzeli gola, jednak to się stawia w ofensywie bardziej na zawodników ofensywnych, a czystych kont praktycznie, praktycznie nie ma. Bramkarze punktują w tym sezonie bardzo słabo, nie ma sensu kupować lepszych bramkarzy, bo każdy traci gole. Tak jak mówię, City, Liverpool, nie ma szkoda inwestować w te, w te pozycje. W zasadzie najpewniejszą obroną jest właśnie Arsenal. Ich warto mieć, wydaje mi się, bo często czyste konta plus są groźni w stałych fragmentach gry, czyli Gabriel Saliba mogą jeszcze właśnie coś w ofensywie, w ofensywie dać, zwłaszcza Brazylijczyk. No dobrze, zatem śledzimy dalej ten pasjonujący sezon. Jesteśmy ciekawi, czy ta średnia się utrzyma podejrzewam, że na pewno pozostanie ta średnia na, najlepsza w historii. Ta średnia, średnia goli na mecz. A co to przyniesie i kto ostatecznie na którym miejscu skończy, to będziemy jeszcze sobie to wszystko obserwować, oceniać, analizować i dyskutować o innych różnych klubach. Dziękuję za dziś Maćku. Dziękuję. Dziękujemy wam nasi drodzy widzowie i do zobaczenia.